16 grudnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956-1989. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. Uroczystość odbyła się w 34. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. Krzyże Wolności i Solidarności są wręczane od 2010 roku. Dlaczego to odznaczenie jest tak ważne? Krzyż Wolności i Solidarności jest stosunkowo młodym, ale już niezwykle ważnym odznaczeniem państwowym, wręczanym od kilku lat. Jego waga polega po pierwsze na historycznych nawiązaniach, ponieważ został on stworzony na wzór Krzyża Niepodległości z roku 1930 i w czasach II Rzeczypospolitej właśnie Krzyżem Niepodległości dziękowano tym wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918. I dzisiaj to my, poprzez Krzyż Wolności i Solidarności, dziękujemy tym wszystkim, którym zawdzięczamy naszą własną wolność i niepodległość Polski. Dzisiaj upamiętniamy też te osoby, które zginęły w zajściach pod kopalnią Wujek. Dzisiejsza uroczystość ma szczególny charakter. Pośmiertne odznaczenia pan prezydent nadał także górnikom, którzy zginęli w kopalni Wujek. I to pokazuje, jak wielka mogła być cena za odwagę stanięcia w obronie podstawowych wartości, takich jak właśnie wolność, solidarność, ale też prawda, godność człowieka. Ile osób zostanie odznaczonych? Dzisiaj odznaczonych zostanie duża grupa, około 40 osób. Dzisiaj ważny dzień, warto powiedzieć o odznaczeniach w kontekście Śląska. 16 grudnia to nigdy w Katowicach na Śląsku nie jest data przypadkowa. Chcieliśmy zorganizować uroczystość wręczania Krzyży Wolności i Solidarności właśnie w tym dniu i bardzo nam zależało, aby duża część odznaczonych była związana z pacyfikacją kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. Także przyjechały tutaj do nas rodziny wszystkich górników, którzy zostali zabici, ale mamy też dosyć dużą grupę, około 20 osób, która była w tamtym okresie czasu po prostu ranna i musiała być w jakiś sposób hospitalizowana przez te wydarzenia, które wtedy 16 grudnia na kopalni Wujek się zdarzyły. Także nie jest to przypadkowa data i mamy nadzieję na uhonorowanie właśnie tych ludzi w tym dniu. Te odznaczenia są nadawane na wniosek IPN-u przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, tak? To znaczy może to być na wniosek prezesa IPN-u, ale do IPN-u występują różne stowarzyszenia, które proponują, aby konkretną osobę odznaczyć. Także my zawsze bardzo liczymy na to, że różnego rodzaju stowarzyszenia, związki zawodowe, osoby, które wiedzą po prostu, że są osoby, które można by było odznaczyć, o taki kontakt z nami i my wtedy całą procedurę już jako IPN realizujemy, natomiast samym jakby inicjatywą często zgłaszają się do nas stowarzyszenia osób, które działały w latach 80. To część oficjalna w Urzędzie Wojewódzkim, a co czeka nas na miejscu tragedii? No już teraz o godzinie 11 przybiegły 34 szkoły z całego województwa, ponad 360 uczniów w koszulkach z podobiznami górników, aby uczcić ten dzień. Natomiast o godzinie 16 jak zwykle spotkamy się pod pomnikiem górników poległych. Najpierw spotkamy się na Przyświętej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie przejdziemy w pochodzie pod krzyż pomnik górników poległych 16 grudnia 1981 roku i tam będzie główna ceremonia uroczystości upamiętnienia górników. Krzyże Wolności i Solidarności otrzymało 47 osób, w tym 11 pośmiertnie. Wśród odznaczonych znaleźli się górnicy zabici i ranni w czasie pacyfikacji KWK Wujek 16 grudnia 1981 roku.